drogi Jacku, ja wcale nie urlopuję, ja ciężko pracuję z wielkim uśmiechem, bo jesteśmy dzisiaj na koncercie Disco Lato w Grajewie i spotykam super gwiazdę obok mnie, Edna, hello! Witam, witam serdecznie. Jak tam u ciebie z urlopowaniem? Masz czas na jakieś wakacje, czy nie masz? Ja w tym roku byłam 4 razy na wakacjach, ale absolutnie nie podczas wakacji. Zimą jadę pod palmy. No dobrze, ale latem możemy podróżować po pięknej Polsce. Dzisiaj wszyscy razem dychaliśmy do Grajewa, niedaleko Białegostoku i tu jest pięknie. Ja właśnie mówiłam publiczności na scenie, że co tydzień robię 2000 km, a tutaj przyjechałam 80, więc czułam się, jakbym wyszła z domu po prostu bardziej elegancko ubrana po bułki. No właśnie, bardzo elegancko, słuchajcie. Dzisiaj Edna jak zwykle ma super stylizację, zaraz to pokażemy na scenie, ale nie tylko, ponieważ już wkrótce premiera klipu pod tytułem... Spoko Loko. Spoko Loko w ostatnim tygodniu lipca w telewizji Polo TV, bądźcie z nami. No dobrze, ale zanim Spoko Loko, to zobaczmy, jak Edna szaleje teraz na scenie. W swojej namiętności topisz mnie, tracę wzrok, gdy mówisz, kocham cię, pragnę zetrzeć cień twój, serca zna. La la la, la la la, la la. To nie takie proste, jednak jest, zamknąć drzwi, gdy ty chcesz przez nie wejść. Może jednak los nam szansę da. La la la, la la la, la la. A ty mnie, draniu, okłamujesz cały czas i swoim kłamstwem zakrywasz cały świat. Ty dobrze wiesz, czego kobieta w życiu chce, lecz twoje bajery nigdy już nie złamią mnie. A ty mnie, draniu, okłamujesz cały czas i swoim kłamstwem zakrywasz cały świat. Ty dobrze wiesz, czego kobieta w życiu chce, lecz twoje bajery nigdy już nie złamią mnie. No właśnie, moi drodzy, to była Edna na scenie. Słoneczko jest, trochę coverów, trochę swoich numerów, dla każdego coś miłego. Edna, powiedz mi, ja wiem, że niedługo Wielkie Święto w Ostródzie, Festiwal Muzyki Tanecznej w ostatnim tygodniu lipca. Już masz pomysł na stylizację? No oczywiście, ja akurat jeżeli chodzi o stylizację, bardzo dużą wagę przywiązuję do tego. Planuję gdzieś tam za granicą, zamawiam, kupuję gadżety jak buty, kolczyki, biżuteria i tak dalej. Także stylizacja leży przygotowana i czeka z niecierpliwością. Słuchajcie, ale dzisiaj w Grajewie mamy dla was wielką niespodziankę, ponieważ z pewnością numer, który pojawi się w Ostródzie, to piosenka pod tytułem... Spoko Loko. A teraz zobaczcie ekskluzywnie fragmencik tej piosenki. Spoko, spoko, loko, moja, moja mała, to nie tak jak myślisz, nie to co widziałaś. Spoko, spoko, loko, mój ty mały skarbie, jesteś moją baby, jesteś moją Barbie. Spoko, spoko, loko, moja, moja mała, to nie tak jak myślisz, nie to co widziałaś. Spoko, spoko, loko, mój ty mały skarbie, jesteś moją baby, jesteś moją Barbie. Spoko Loko, moi drodzy, tylko u nas fragmencik numeru. No to będzie chyba wielka niespodzianka dla fanów telewizji Polo TV, fanów Edny. Mam nadzieję, utwór jest skoczny, pod nóżkę, także mam nadzieję, że się spodoba. A jak zwykle też opowiada o takiej sytuacji damsko-męskiej, także będzie git. Spoko Loko ci jest w Grajewie, my będziemy dalej, bo tam oczywiście kolejne niespodzianki. I na zakończenie tego filmu się wszyscy. Podnieś się ręce w górę. Gwiazdisty dzień, wszystko w głowie miesza się. Zapach twój otępia mnie, tracę wszystkie zmysły. Lecz przyjdzie taki dzień, taka chwila, że zapomnę, kim dla mnie jesteś. Spragniony pocałunków, zawracam się. Unieś się lepszy w górę! Czy to czujesz? Ale głośno! Jak życie wiruje. Czy to? Jak w domie pulsuje. Czy to czujesz? Be cool!
O tak, w górę, w dół, moi drodzy, formacja Bikul, witam bardzo gorąco. Cześć! Słuchajcie, ja nie wiem, jak wy to robicie. Niektórzy trenują z Chodakowską, z jakimiś tam innymi trenerami, a wy nie potrzebujecie. Scena to jest niezły wysiłek i no i formę trzeba mieć. Trzeba mieć formę, słuchajcie, pracujemy nad nią przez cały rok, a później mamy 2 miesiące i pompuję, a później już obżarstwo. Panie, na początek witamy nowego członka formacji Bikul. Przedstaw się całej Polsce. Cześć, Łukasz Paciorek, witam. Hej! Gdzie wy go znaleźliście? W kościele. Paciorek ma na nazwisko. No dobrze, słuchajcie, trzymam kciuki za wasz nowy skład, słuchajcie. Energia jest na scenie, to zobaczymy za chwileczkę tylko u nas. Oprócz tego, że Bikul gra całe wakacje, to ma wreszcie długo wyczekiwaną płytę, no tą pierwszą wspaniałą. Płyta elegancka, słuchajcie, wyszła po prawie 10 latach, można powiedzieć debiutancka, najnowsza, The Best Of. No w ogóle tysiące tytułów związanych z tą płytą. A teraz, moi drodzy, człowiek, który nas zaprosił, nasz burmistrz miasta Grajewo, Dariusz Latarowski. Witam bardzo gorąco. Witam serdecznie wszystkich oglądaczy. Tak jest, dziękujemy za zaproszenie. No, Grajewo się bawi, no bez dwóch zdań dzisiaj pięknie. No, Grajewo zawsze się bawi. Grajewo bawi się na 100-lecie niepodległości. Grajewo bawi się na 478-lecie uzyskania praw miejskich. I Grajewo się bawi na 550-lecie pierwszego Sejmu w Polsce. Dokładnie, ja mówię dzisiaj gratulacje, ponieważ z Grajewa mamy dużo świetnych artystów z branży polskiej muzyki disco. Wśród nich tancerze formacji Boys, chłopaki, gorąco pozdrawiamy. No właśnie, Grajewo to również miejsce, które kocha disco polo. To dzisiaj wszystko wszyscy widzimy, prawda? Czy Grajewo kocha każdą muzykę? Grajewo kocha disco polo, Grajewo kocha rock, Grajewo kocha jazz, Grajewo kocha muzykę poważną, ale dzisiaj oczywiście disco polo. Przyznam, że czasem też było całkiem naj. A jak będzie? Już teraz tak będzie. Tak będzie. Dziwnie czuję i śmieję się przez łzy. Zrozumiałem, że co ma być, to będzie. Pięknie. Zawsze i wszędzie. Może nie jest tak wiele. Idę przed ciebie, bo życie jest piękne. A jeszcze głośniej! Co ma być, to będzie. Zawsze i wszędzie. Może nie jest tak wiele. Idę przed ciebie, bo życie jest piękne. No dobra! A my do was gorąco machamy. Hello, hello, słuchajcie, spotykam formację Powerplay. Sylwę, hello. Cześć, witaj Maćku, witam wszystkich Państwa. Czarek. Dzień dobry. I Ketchup. Dzień dobry, witam serdecznie. Uśmiechnięci, zwarci, gotowi. Dzisiaj jesteśmy na przystanku Grajewo. Tu jesteśmy, to wasz pierwszy raz w tym mieście? Tak, w tej miejscowości po raz pierwszy występujemy. Mieliśmy wcześniej zapytania, zaproszenie z tej pięknej miejscowości. Nie udało się pogodzić z naszym bookingiem, w końcu się udało. Jesteśmy, naturalnie przepiękna pogoda, ponieważ tam, gdzie Powerplay, zawsze świeci słońce. O, jest słońce, jest fajna pogoda, całe szczęście. Słuchajcie, ostatnio byłem u ciebie na Instagramie, widziałem nową fotkę. Tam praca w studio z twoim koczakiem, który się bawi. Tak, bawi się Klunia, nazywamy ją, to nie można, nazywamy ją Dupko, bardzo żartobliwie. Aczkolwiek tak gdzieś zostało, że jest Klunia, ale rzadko używamy tego imienia, jak się kota nazywa. I wabi się imienia? Jak się nazywa kota? No wabi się chyba. Chyba wabi się. Klunia, niech zostanie Klunia. Sylwek, koci tato, mogę powiedzieć śmiało, ale również pracowałeś w tym studio, bo wiem, że już nowa piosenka prawie jest gotowa. Tak, kiedy mamy wolną chwilę, zawsze jak się udaje, to się do studia wchodzę. Piosenka jest na ukończeniu, zostały ostatnie szlify do końca i realizujemy teledysk i do dzieła. Wygrałem ciebie, dziewczyno, jak szóstkę w totolotka. Zobacz jak wstaje dzień, żeby się z nami spotkać. Kupą wysłałem, ciebie wygrałem i już nie będę dłużej sam. Kupą wysłałem, miłość wygrałem i ciebie już mam. Dziękujemy! A teraz kolejny super bohater tego koncertu, Maciek, formacja Summer Night. Hello, witam gorąco. A witam Maćku, witam. U Summer Night dzieje się, słuchajcie, 10 lat na scenie. Czy taki koncert, który trochę się łączy z waszym jubileuszem również, prawda? Dokładnie, tak. W tym roku obchodzimy swój jubileusz 10-lecia, no i z tej okazji gramy jak najwięcej, jak naj... w wielu miastach, w wielu miejscach i tak dalej, i tak dalej. To mi się podoba, słuchajcie, na koncie ostatnio szczęśliwy numer, coś z motywem Totolotka. Opowiedz mi o tej piosence. O, to był totalny spontan. Moja przyjaciółka Agnieszka napisała mi słowa do tej piosenki.
wygrałem Ciebie dziewczyno jak szóstkę w Totolotka, czyli miłosny Totolotek, który okazał się moim takim drugim hitem, bo pierwszym była Słodka jak Landrynka. Z tej okazji też piosenka Słodka jak Landrynka doczekała się nowej wersji w tym roku. Też ten kawałek prezentowaliśmy w Grajewie. No właśnie, Grajewo ciśniemy, Grajewem bawimy się. Słuchajcie, kolejna artystka na scenie oczywiście. A jak Ci się podobał Grajewie? Jest fajnie? Fajnie, fajnie. No w końcu mojej strony, Maćku. Ja mieszkam dosłownie 20 km od Grajewa w Ełku, a więc zagrałem dla swoich sąsiadów.